W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Trzy dni z Pismem Świętym. Dzień pierwszy. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, w której Duch Święty porusza się nieustannie. Ciebie Duch Święty dotykał słowami Jezusa. Dotykałaś fizycznie Jego dłoni, przytulałaś Go. Patrzyłaś w Jego oczy. On jest słowem Ojca. Maryjo, miłująca Pismo Święte, rozważająca Słowo Boże, towarzysz nam w tych dniach. Czytanie z dnia, z Dziejów Apostolskich. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Anioł Pański powiedział do Filipa: wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział duch do Filipa. Gdy Filip pobiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz, co czytasz? Zapytał. A tamten odpowiedział: jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek pisma. Prowadzą go jak owcę na rzeź i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak on nie otwiera ust swoich. W jego uniżeniu odmówiono mu słuszności. Któż zdoła opisać ród jego, bo jego życie zabiorą z ziemi? Proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie czy o kimś innym? Zapytał Filipa dworzanin. A Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? I kazał zatrzymać wóz i obaj, Filip i dworzanin, weszli do wody i ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa. Dworzanin już więcej go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię, przechodząc przez wszystkie miasta, aż dotarł do Cezarei. Na nowo w cichości serca swego możesz przeczytać, bracie, siostro, ten fragment. Pozwól Duchowi Świętemu, aby cię dotykał tym, co jest teraz tobie potrzebne.
Niech Maryja Tobie towarzyszy. Z Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do ludu: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Cichości serca swego na nowo wsłuchaj się, bracie i siostro, w to, co chce Duch Święty tobie przekazać. W obecności niepokalanej.
Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec. Ojcze, proszę Cię, pociągnij mnie do siebie. Ojcze, proszę Cię, pociągnij mnie do siebie. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec. Ojcze, proszę Cię, pociągnij nas do siebie. Ojcze, proszę Cię, pociągnij nas do siebie. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec. Ojcze, proszę Cię, pociągnij nas do siebie. Ojcze, proszę Cię, pociągnij nas do siebie. Proszę Cię.